dzisiaj mogę powiedzieć, że byliśmy zobowiązani do tego, żeby złożyć w jednej ze spraw zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o działania zarządu i czekamy w tej chwili na odpowiedź po pierwsze prokuratury, po drugie również naszych prawników, co z umową, którą chcieliśmy podpisać, bo tak jak oczywiście chcemy wspierać klub, to mamy dosyć poważne obiekcje, by tą umowę z obecnym zarządem podpisać.